Dzień dobry wszystkim. Serdecznie Was witam na spotkaniu live, tym razem z moim gościem Moniką Kieda, która obiecała, że mnie zabije. Nie wiem kiedy, czy teraz, czy potem, ponieważ namówiłam ją na coś, czego ona nigdy jeszcze w życiu może nie robiła, albo robiła, tylko nie chce się przyznać. Jest Nie to rzecz. robiłam. Ja cię zabiję, znajdę twój adres, żeby. Nie wiem, co w sobie ma, że się zgodziłam. To jest mój pierwszy raz z tobą. Live, jakiś tam live. Ze mną, tak. Ja myślę, że to jest przede wszystkim live z tobą, bo ty jesteś moim gościem i chciałabym tobie zadać kilka pytań, ponieważ zafrapowałaś mnie na początku swoją reakcją, ponieważ chciałam się z tobą umówić na telefon, a ty mi powiedziałaś, czy ja jestem gotowa na numer 0700. I tak się Tak, tylko żebyś zawahałam. odebrała, dokładnie. Mówię, co to jest 0700, faktycznie jaka będzie opłata? To A było ona mi 0600, pomyliłam się, wiesz. 600, okej, okay. A ona mi mówi, no nie jesteś gotowa na ryzyko. No i to mnie zainteresowało tak mocno, że w sumie no przecież jestem gotowa na ryzyko, tak? Robię network marketing, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i zaryzykować, tak? W pewnym sensie to, że podjęłam się pewnych działań. Więc chciałam cię, Monika, zapytać, ponieważ oprócz tego, w jaki sposób reagujesz, w jaki sposób mnie zainteresowałaś sobą przez bardzo krótki czas, bo żeśmy się poznały bardzo niedawno temu. I Chciałam cię dzisiaj tak zapytać. naprawdę pierwszy raz się widzimy. Tak, live. Jak grubo, co grubo. Monika chciała, żeby się zobaczyć może wcześniej. Wiemy dlaczego. Będzie fajnie, jak się zobaczymy teraz, pierwszy raz. Więc to taka miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego napisania w Messengerze, tak się zaczyna czasami, że wielu ludzi się poznaje zupełnie niby przypadkowo, ale tak naprawdę ja nie wierzę w przypadki, chyba ty też I nie wierzysz. zobacz, i zobacz, my zaczęłyśmy od pierwszej minuty w zasadzie rozmawiać ze sobą i jedna przez drugą, nie? Tyle było tematów. Tak, dokładnie. Wiem o tym, że zajmujesz się od wielu lat network marketingiem, miałaś ogromne sukcesy. Pewnie tych sukcesów wiele osób by ci pozazdrościło. I chciałam cię zapytać, tak naprawdę, czemu network marketing i czemu jeszcze raz chcesz zaczynać? Bo mówisz, że jak ktoś zrobił to jeszcze raz, to zrobi to jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Dlaczego? W ogóle to był przypadek, że znalazłam się w network marketingu, bo w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Moją pierwszą firmą i jedyną wtedy, dotychczas w zasadzie, to była rosyjska firma i gdzieś tam z tyłu głowy miałam zawsze, że kurczę, każdy właściciel, tylko nie Rosjanin, nie? No jak wybuchła wojna na Ukrainie w lutym, to ja już wiedziałam, że jest po nas. W kwietniu ogłoszono sankcje, firma musiała się wycofać z Europy. Funkcjonuje dalej, ale poza granicami Europy. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym robić coś innego. Po tym, jak wiesz, zobaczyłam, jak można żyć, nie? Bo przez 2 lata zrobiłam taki poziom, że byłam trzecia w Europie, ale to już tam mam nawet chyba u siebie na profilu. Natomiast to zmieniło totalnie moje życie i jest mi, nawet nie jestem już zła, ale jest mi przykro, jak czytam wpisy ludzi, którzy mówią, że to jest piramida, że to nie działa. No, ja się nawet już jakby, wiesz, nie męczę, żeby komukolwiek to wyjaśniać i udowadniać, bo, no, bo nie ma sensu, no nie? Wiesz, dlaczego drugi raz? No właśnie dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, żebym miała wrócić na, nie wiem, na etat, albo jeździć, sprzedawać kamień, granit, tak jak ci opowiadałam. No nie wyobrażam sobie tego. Sama sobie jestem szefową i kurczę, jak już raz zobaczyłaś, jakie to może być życie, to nie chcę się zmieniać już niczego, naprawdę. Dzisiaj słyszałam taki Briana Tracy, jak mówił, najgorzej jest zarobić pierwszy milion. Drugi to już o wiele łatwiej. Czy to jest tak samo, można powiedzieć, że w network marketingu? Wiesz co, chyba tak, bo mówi się, że dopiero druga firma albo trzecia, druga jest już taką firmą, gdzie naprawdę wiesz, co masz robić, nie? Chociaż ja i tak jestem oszołą, znasz mnie już na tyle, podczas jednej rozmowy się zdążyłaś mnie poznać. Jestem taką osobą, która wiesz, lubi ludzi bardzo, nie? Lubię wyzwania i ja jak robię coś, to robię to albo całą sobą, albo w ogóle nie zaczynam. Tak samo jak wiesz, biegałam w szkole i przewróciłam się, bo źle się rozgrzałam. I tak sobie, wiesz co, ułamek sekundy przeleciało mi całe życie. Mówię, kurde, przecież już nie dobiegnę pierwsza. No to się popłakałam i mnie znieśli, nie? Więc albo pierwsza, albo w ogóle. Ale to właśnie widzisz, to już napomknęłaś trochę i wyprzedziłaś moje pytanie odnośnie tego, jakim trzeba być człowiekiem, robiąc network marketing, żeby odnieść sukces w network marketingu.
sobą być. Przede wszystkim sobą. Kilka lat temu sobie powiedziałam, że nie chcę pamiętać, co komu mówiłam. W sensie mówić szczerze ludziom, tak rzeczywiście jak jest, ale żeby mogła taka być, musiałam zacząć od siebie. Być szczera przede wszystkim przed sobą i dopiero dawać się ludziom. I fajne to jest, bo nic nie dźwigam w głowie, z niczym się nie męczę, zasypiam, wiesz, z czystym sumieniem i nie analizuję, co komu powiedziałam, bo jest to zupełnie niepotrzebne. I ja działam intuicyjnie. Nie ma żadnego złotego środka, po prostu trzeba pracować codziennie, dzień w dzień. A najgorsze dla mnie to jest już to ta samodyscyplina. Najgorsza była na początku, że mówię, kurczę, jak to? Ja jestem sobie szefem, ja pracuję kiedy chcę, gdzie chcę. No to dobra, to dzisiaj sobie zrobię wolne. No nie, nie, bo wiesz, no, są ludzie, którzy muszą się dowiedzieć o naszym biznesie, nie? Ale mówię, 30 dni, 40 dni to jest taki jakby przedział czasowy, który powoduje, że to się staje nawykiem. Wstajesz rano, masz jakieś swoje wiesz, czynności, które musisz wykonać, nie? To już później wchodziło też jakby moją pracę, ona była jakby związana z tym samym dniem. Tylko, że to się stało taką pasją, że ja mogłabym pracować i pracować i pracować. Czyli mówisz przede wszystkim nawyk, tak? Takiego wyćwiczenia w sobie, takiej systematyczności i powiedzmy, no, wytrwałości w tym wszystkim, bo też 40 dni czy ileś tam wytrzymać w ciągłym takim trybie, to jest chyba trudno, no nie? Wiesz co, właśnie, rozmawiałam z takim chłopakiem jakieś pół roku temu i ja mówię, dlaczego ja, dlaczego mi to proponujesz cały czas, dlaczego tak ciśniesz? On mówi, bo 90% ludzi, którzy są na twoim miejscu, odpadają od ściany i po prostu nie dają sobie szansy. Ludzie są strasznie niecierpliwi, wiesz, i taka praca codzienna jest tak samo na etacie. Ja muszę, czy jestem zdrowa, czy nie, muszę wstać, iść i zrobić swoje. Natomiast jeśli ja udaję, że sobie pracuję godzinę dziennie, 2 godziny dziennie, no to sorry, ale nie będę milionerką, prawda? Ja wiem, jaki mam cel w głowie, do czego dążę i nawet mi się nie chce, sobie przypominam. Co masz w głowie? Do czego dążysz? I nie najważniejszy jest ten cel, tylko właśnie ta droga po drodze. Ta droga, która wiesz, go dzieli od celu. Gdzieś tam napisałaś, że ponad 20 tysięcy ludzi miałeś w strukturze. 21 tam z kawałkiem. 21. Powiedz, jak długo na to pracowałaś? Jak intensywnie pracowałaś? Dwa Czy to lata. właśnie było 8 godzin dziennie, czy to było tylko 3 godziny dziennie? Nie, wiesz, ja mogę się wypowiedzieć tylko za siebie, że mi się to tak spodobało, że wiesz, to mi dawało ogromną przyjemność. Ja poznałam takich ludzi, do dzisiaj z nimi mam kontakt, że sobie nie wyobrażam, że mogłabym siedzieć, wiesz, za biurkiem i wykonywać czyjeś polecenia. Ja też jestem, wiesz, taka, jestem uparta, jestem samicą alfa. I pracowałam szczerze, miałam taki trudny okres w życiu osobistym, to było to po 15 godzin dziennie. Ale tak naprawdę dzięki tym ludziom, wiesz, dzięki tym ludziom, którzy byli ze mną i wiesz, to się kręciło, cały czas ktoś potrzebował ode mnie pomocy albo miał pytania, oni mi nie dali jakby martwić się tym, co się u mnie dzieje, nie? Jakby tą tragedią i tak dalej. Więc ci ludzie poniekąd uratowali mnie trochę, bo wiesz, nie było czasu na to, żeby się użalać nad sobą. Oni byli też chyba twoją motywacją, tak mi się wydaje, co? Wiesz, czułam się potrzebna i to jest najważniejsze. Czułam się potrzebna i ci, którzy wiedzieli, co się stało, to dzwonili też, ale też nie rozmawialiśmy o tym, tylko rozmawialiśmy o pracy. Jest to chyba pracocholik, nie wiem. Ale widzisz, to jest jednak. 15 godzin dziennie to trzeba naprawdę robić. No, to Wiesz, jest i tutaj jest tak, i dużo. to jest najgorsze, że tutaj pracując dziś, nie masz efektu jutro, tylko pracujesz przez jakiś czas, powiedzmy miesiąc, dwa, trzy, i dopiero widzisz te efekty. No bo to są pewne etapy, które muszą ludzie z tobą przejść, nie? No to I ja jest jednak. myślałam, poczekaj, widzisz, jaka jestem? Jestem No. ADHD. Ja myślałam, że ja jestem niecierpliwa. A ja jestem jednak bardzo cierpliwa. Bo wiesz, Pokazało to jeśli wiesz, do swoje. czego dążysz i uwierzysz w siebie, to możesz wszystko. Bo ja jestem zdania tego, że co twój umysł jest w stanie wymyśleć, ty jesteś w stanie osiągnąć, bo po coś ci podsyła te pomysły, prawda? Podsyła, więc nie ma rzeczy niemożliwych. A co byś powiedziała z Twojego punktu widzenia w obecnym teraz miejscu, w którym jesteś? Co jest najtrudniejszego w network marketingu? Czy ta wytrwałość, czy może coś innego jeszcze? Wytrwałość. Wytrwałość i wiesz co, codzienne czynności, codzienne robienie tego, co trzeba, relacje z ludźmi i tak dalej. Nie ma tu tego środka. Ludzie szukają tu tych środków. Ludzie często przychodzą tutaj, wiesz, kolejny Zoom, kolejny Zoom, kolejne szkolenie, zamykają laptopa czy odkładają telefon i dalej nie robią nic. Wiesz, wiedza bez praktyki jest niczym. I
Ja tak naprawdę, jak zaczynałam, to nie mieliśmy szkoleń, nie mieliśmy żadnych grafik. Ja po prostu robiłam spotkania jeden na jeden. Do dzisiaj tak jest. Ja nie wyobrażam sobie pracować z tłumem na odwal się, wiesz. Ja wolę wolniej, ale naprawdę stabilniej. Bo no, biznes relacji. Co ja mogę zbudować z człowiekiem, który nie wiem, gdzieś mnie tam widział i nagle widzi mnie tylko na Zoomie? Nie, ja muszę z każdym rozmawiać, nie? Ja jestem dokładnie tego samego zdania i powiem Ci, że te właśnie one-to-one tak zwane, czy spotkania pojedyncze z człowiekiem, nawet kilka razy, to jest, przynosi najlepszy efekt i spędy tak zwane, a przyjdźcie wszyscy na spotkanie, event jest i tak dalej, to w ogóle nie daje żadnego rezultatu według Jak mnie, no nie? przyszli, tak pójdą, nie? No. Bo tak naprawdę zobacz, ważna rzecz, to my sobie wybieramy, my wszyscy, nie tylko ja i ty, ludzi, z którymi się chcemy otaczać. I dlatego ja, wiesz, zawsze się z każdym chcę widzieć, z kimś porozmawiać, tak jak z tobą teraz, bo my się wiążemy ze sobą nie na tydzień, dwa, miesiąc, my się wiążemy nawet czasami na lata i wywiązują się niesamowite relacje i wiesz, to jest dla mnie ważne. Biznes relacji potrzebuje po prostu tego, żeby mieć dobre relacje. Być sobą, być prawdziwą, czasami, tak jak ci powiedziałam, zabluźnić, nie? To mi się tam czasem wymsknie też przy tobie kilka razy, to było podczas rozmowy. No ja nie kontroluję, ja jakby nie mam recepty, wiesz, taki zespół, oni mówią, jak ty robiłaś to, czy ty byłaś, siedziałaś na raportach i analizowałaś? Nic, absolutnie nic. Wiesz, ja wszystko miałam w głowie, który człowiek mi zapadł w pamięci, który coś wniósł i tak naprawdę to mi wystarczyło, nie? Żeby zadzwonić i albo on później dzwonić i budować dalej, dalej relacje. A bawiłeś się w coś takiego jak całowanie żaby? Coś Nie wiem, czy wiesz, o słyszałam, co ale mi nie chodzi. pamiętam. Bo niektórzy ludzie tak mają w network marketingu, że spotykają kogoś, wiążą z nim wielkie nadzieje i będą tak długo całować tą żabę, aż ta żaba w końcu się zgodzi i dołączy. No właśnie, i zobacz, i to jest to, o czym mówiłam na początku, że teraz biznes już jest, ja już to inaczej widzę, inaczej do tego podchodzę, inaczej rozmawiam z ludźmi, i na pewno nie będę pchała już sznurka, że wiesz, ja nie będę robiła czegoś takiego, że ja chcę bardziej niż ten człowiek. Ja przychodzę do niego z ofertą, a czy on z niej skorzysta, czy nie, to już jest jego decyzja, nie? Ja mam z tyłu głowy, wiesz, przynajmniej spokój, czuję się na tyle, wiesz, komfortowo, że powiedziałam. Nikt mi kiedyś nie powie, Monia, dlaczego ty mi o tym nie powiedziałaś, nie? Dokładnie. Co byś powiedziała komuś, kto zaczyna w network marketingu? Ze swojego punktu widzenia to na pewno daj sobie czas i ludzie nie mogą nigdy się porównywać z nikim, bo zawsze znajdą się lepsi i gorsi od nas, to po pierwsze. Po drugie, ludzie, którzy są i odnoszą sukcesy, tak naprawdę w kuluarach robią ciężką robotę, a widać w mediach społecznościowych tylko nasze sukcesy. Człowiek do mnie mówi, kurde, Monika, nie wiem, kopię się ze ścianą. Ja mówię, ja też tak mam. Do dziś tak mam. Albo kurczę, on jakby, no nie, jakby nie czuje tej firmy. Okej, to jest jego prawo. Zostaw, idź dalej. Znajdź takich ludzi, z którymi będziesz chciała te wiele lat spędzić i z nimi pracować, nie? I ta cierpliwość, nie oczekiwać na pewno pieniędzy od razu. Bo zobacz, jak to jest. Powiedzmy, sportowiec, którego widzimy gdzieś na podium, każdy zazdrości, kurczę, pierwsze miejsce, drugie i tak dalej, ale nie widzą ludzie tych, albo jakby nie uświadamiają sobie tego, że ten człowiek codziennie, dzień w dzień chodzi na treningi. Jego sukces to są konsekwencje tego, że musi zrezygnować z pewnych rzeczy, które też może lubi. Treningi mogą, wiesz, dziś korzystać i powiedzieć, kurde, jak mi się nie chce. Ale wiesz, no właśnie ta systematyczność doprowadza go później do podium, nie? To jest taki przykład. Albo zobacz, jadąc do Warszawy w nocy, bez świateł, dojechałabyś? No byłoby ciężko. Natomiast mając te światła, wiesz, oświetlasz sobie drogę 100 metrów, 200 metrów, i je pokonujesz, pokonujesz kolejne 100, kolejne 200 i zobacz, dojeżdżasz do celu, prawda? Czyli nie ma nic od razu, nie ma, jeśli ktoś mówi, że słuchaj, będziesz bogata za tydzień, uciekaj. Dokładnie. Szybki deal to nie jest tutaj, prawda? W network marketingu buduje się czasami miesiącami, latami. Natomiast rezultat może być, jeżeli to jest faktycznie stabilna firma, rezultat może być bardzo fajny, długoterminowy i na lata, a nie taki szybki deal, że po miesiącu, dwóch czy pół roku się nagle kończy, bo to można Dokładnie sobie tak. zarabiać pieniądze w taki sposób, skakać z jednego projektu na drugi, tylko czy to ma sens, żeby się tak męczyć tak naprawdę, no nie? Dla mnie nie ma najmniejszego i wiesz co, ale też ważną taką rzeczą w networku jest to, jacy tam ludzie są w tej firmie. Czy się mobilizują, jakby nie, motywują, wiesz, jeden drugiego wspiera. Nieważne, że to są inne zespoły. Kurde, wszyscy się trzymamy razem na szkoleniach, aż się po prostu chce, wiesz, siedzieć na Zoomie i sobie posłuchać, nie wiem, półgodzinnego jakiegoś szkolenia. To jest cudne, bo czujesz tą jedność, czujesz tą społeczność, widzisz, że nie jesteś sama, wszyscy mamy czasem pod górkę, czasem z górki. A ja ci powiedziałam, że idę teraz pod górkę, bo chcę wejść wysoko, bo później widoki są cudne, nie?
Co robimy następnego razem, tak żeby było wspaniały, powiedz. Jaki masz plan? Widzisz coś? Żeby z tobą zrobić kolejnego? No. Taka jesteś moja matka chrzestna live'ów, no to chyba no nie mogę cię opuścić i powiem ci, że dziękuję ci za to, bo to jest kolejna nauka dla mnie, wiesz? Nie wiem, mówię, co ty masz w sobie, bo nikomu się nie udało tego dokonać, nikomu z moich znajomych, przyjaciół, natomiast z tobą porozmawiałam raz telefonicznie. Ja też cię pokochałam od razu. Taki świrus jesteś, no jak ja. I no Maciej, też mówiłam, że podobni ludzie, podobna energia przyciągnie się, nawet znajdziemy się na dwóch różnych krańcach świata, co? Dokładnie. Pojadę kiedyś nad morze, to tam zahaczę do ciebie. Ja mieszkam w centrum, zapraszam nawet jutro. Dzięki ci bardzo, Monika. Za odwagę ci również dziękuję. Może wcale nie miałaś strachu przed tym, bo gdybyś miała, to pewnie byś tu w ogóle nie wystąpiła, ale wiem, że przekroczyłaś pewnie swoją jakąś granicę. I super To ci zobacz, gratuluję. fajnie, że to powiedziałaś. Ja jeszcze tylko dodam ci jedno. Nie można oceniać czegoś, czego nie znamy, nie można się na ten temat wypowiadać. I tak naprawdę ja nie mogłam powiedzieć, kurde, to jest głupie. Ale ja skąd ja mogę wiedzieć? Teraz, w tym momencie mogę jakąś opinię swoją wyrazić na ten temat i dziękuję ci za to, bo to jest cudne. Zobaczyć siebie pierwszy raz i to jeszcze na żywo z tobą na live'ie. Będziesz sobie oglądać tego live'a non-stop. Ale wiesz co, lepsze jest, jak się z kimś rozmawia, niż się tam gada do telefonu, więc może lepiej właśnie w ten sposób, że z kimś rozmawiasz i masz jakąś interakcję, bo wtedy jakoś tak naturalniej to wychodzi. A tak jak samemu do siebie gada się, no to co, no. Że Ja sam... nie potrafię, na przykład nie No. potrafię się nagrywać, ja nie potrafię patrzeć na siebie i coś gadać, dla mnie to jest głupie. Wiesz, to musi być Niektórzy tak spontan, lubią, nic. słuchaj, wiesz. Co? Niektórzy tak lubią, wiesz, No może ja tak nie, niestety, łatwiej, wiesz, nie? to musi być spontaniczne, ja nie mam czasu na to, żeby myśleć, coś układać w głowie i tak dalej, bo za każdym razem wychodzi mi to gorzej. To marne, ja Ja ci przypominam. zauważyłam jedną ważną rzecz, wiesz, dopiero w momencie, kiedy masz interakcję z kimś i jesteś w stanie głębiej wejść w jakiś temat, bo nagle ci się pojawiają jakieś pomysły, inspiracje na temat tego, co dana osoba druga mówi. A sam do siebie jak Oczywiście. gadasz, to niekoniecznie masz tam już w głowie, co by tutaj mogło być lepszego niż to, co wymyślisz sam, nie? Nie, wiesz co, Adusia, ty jesteś chyba taka jak ja, że ja czasami zanim pomyślę, to się usłyszę, co powiedziałam, mówię, o kuźwa, nie cofnę już tego, nie? To już poleciało, ale w nosie, widocznie tak ma być. Dobrze, więc całujemy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy tych, co nas oglądali, co nas będą oglądać i mam nadzieję, że będą kolejne Zoomy z Tobą, jakieś takie live'y i będziemy dalej szły w świat, niosąc tą naszą energię, którą mamy w sobie, bo myślę, że to jest ważne, żeby ludzie mieli pozytywne podejście, dobre mniemanie o network marketingu, bo są przykłady między innymi ty, ja, jesteśmy tymi przykładami, gdzie widać wyraźnie, że ma to sens i ludzi przeciąga tego typu energia, przyciąga pozytywna rzecz, która się dzieje, bo tak jak powiedziałaś, oni szukają bycia potrzebnym. Ja to widzę na Facebooku cały czas. Szukają potrzeby towarzystwa, bycia w jakiejś Przynależności, wiesz. Tak. Ludzie są samotni w dzisiejszym świecie i ten network marketing daje im tą największą wartość, że nie są sami, są potrzebni, że robią coś wartościowego, rosną w tym wszystkim, Chociaż ucząc. czasami można żyć w tłumie i czuć się samotnym, wiesz. Tak, no tak. Także pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz serdecznie. Dzięki Dzięki. bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Pa, pa.